Nice one. That's the fastest first sector. Second lead over P2, great job. Focus on your lap time, no mistakes.
That's the best sector time of anyone so far. Great job. Keep it up. Nice work, that's the best second sector of anyone today.
No dobry jest Masakrator. Fajny jest. To są takie dwa. To jest takie dwa przeciwieństwa. Plus i minus. Północ i południe magnesowe. Które się nie przyciągają wcale. Niedziel, ja uwielbiam te twoje kurwa gadki, chłopie. Kurwa! A streamujesz coś? Nie. Nie, dzisiaj nie. No. Nagram sobie jakąś fajną powtórkę, bo jeszcze nie bawiłem się powtórkami. Powiem ci, pobaw się stary, bo jest naprawdę... Siema. Jest po prostu... Macie pokój czy nie macie pokoju? No mamy. Mamy. Macie pokój, no to spoko. Wiem, ale ja dzisiaj nie mogę grać. Klimat, co ty to? Plany mi się, że tak powiem, na wieczór zginęły. Aha. Dopiero wróciłem do domu. W ostatniej chwili. Myślałem, że wcześniej się obrobię. Bardzo szkoda, ale dziś muszę spasować. Ja jeżdżę, bo ja w ogóle toru nie znam. A to jest tor... Nie znasz? To jest tory, właśnie ty, Niedziel, bo się tutaj gubię w tych wszystkich, kurde, tam zawodach, bo się tyle, taką burzę zrobili. Powiedz mi tak, tym Fordem Falconem to nie, to tutaj będziemy jeździć, nie, tu będziemy Mietkiem jeździć, tak? Tu jeździmy Mietkiem, jeździmy na cyrku i ten Benzmania, tak? Benzmania, dokładnie, to jest to. Mhm. I te wyścigi, bo to jest jednorazowy wyścig, to będzie kolejny? Jednorazowy. A kiedy on jest? Event specjalny. On jest... On jest 4. No jeszcze trochę czasu. On jest 4. I w tym czasie akurat przed tym wyścigiem będzie losowanie do ligi, kto będzie z kim jeździł w drużynie. I czym? I czym? O. A widziałem, fajne. Ale jak to, na tym Benzmanie mówisz? Nie, w Lidze. W Lidze PS2. Aha, i czy właśnie, no? Angar, tak, w Lidze będzie tak. Czwartego jest losowanie. No. To jest liga drużynowa indywidualna. Drużyny będzie 8 drużyn, po 2 osoby w drużynie. Każda drużyna będzie reprezentowała jakąś manufakturę, czyli Mercedes, Audi, bla bla bla. Dobra, jakąś wspólkę, no a Dokładnie, producenta. Drużyny będą losowane. Jest całkowicie randomowo, czyli będziesz z kimś, kogo nie znasz albo znasz, będziesz z kimś lepszym albo gorszym i wy w drużynie po prostu, wiesz, trenujecie razem, możecie, wiesz, trenować ze wszystkimi, nie? Ale ustalacie sobie tę strategię na wyścig, bla 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 bla. Dobra, wiesz, no jak fajnie. Jak ktoś nie może, wiesz, to szukacie sobie zastępstwa na jedną osobę albo coś takiego. Po prostu chcemy zrobić tak, żeby, wiesz, dwójkami się podciągnąć w poziomie, nie? Bo to jest coś ciekawego, czego jeszcze nie widziałem, żeby jeździć z kimś całkowicie randomowym w drużynie. To mi się podoba. Jak Quelxes weźmie na przykład trafi na coś dobrego. Nie, to widzisz, zastrzegamy sobie taki motyw, że możemy drużyny przemieszać, tylko jeśli będą całkowicie nieregularne, nie? Chodzi o to, żeby lepszy jeździł lepszy z gorszym tak naprawdę i żeby ktoś się coś nauczył i w ogóle. Taki jest plan, Anger. Świetnie, naprawdę, no to powiem wam, że no dotrzymaliście słowa, to chłopaki, szacun za tą rozkminkę, bo kurwa rozjebało mnie to. No powiem szczerze, tak. Bardzo fajnie. A tak naprawdę czym jeździmy, to już jest takie drugorzędne trochę. Nie, tu wiesz co, tutaj chodzisz bardziej, żeby społeczność nasza tutaj tą tak społeczność ligowa. Ogólnie mój pomysł główny był na to, żeby zrobić coś podobnego do DTM-a. Później się, że tak powiem, skomplikowały nasze pomysły i to jest taki DTM randomowy. Ale nie, powiem wam, że bardzo dobrze, bo próbujecie zrobić, żeby jakby zespolić cały team, który uczestniczy w tej ligi. Zrobić coś innego, co normalnie włączasz sobie w grze i jedziesz i tak. Skoro nie możemy tutaj robić, wiecie, że się zmieniać, nie możemy jak na PC, tak, to w taki sposób można to urozmaicić. Dokładnie, wiesz. Bo taki zwykły wyścig, wiesz, taki, który sobie włączasz, kurde, to możesz sobie w każdej chwili włączyć, nie? Prosty. Ale teamówka zajebi, a właśnie, a kultacja jak będzie do teamów? No, indywidualna i drużynowa, tak jak w F1 jest.
Aha, okej. Okay. Tylko, że punktacja, zmieniamy punktację w ogóle. Za pierwsze miejsce będzie miała 19 punktów, nie 25, a drugi będzie miała 17, żeby tak bardzo nie, wiesz, czołówka nie odjechała po paru wyścigach, nie? Szczegóły już podamy, bo nie podaliśmy tej punktacji. Dobra, dobra. Jest podana już. Jest już? No, jest w zasadach. Jest. Dokładnie. Fajnie, bo jest takie urozmaicone, powiem szczerze, tu, nie? No właśnie fajnie, że się podoba, tylko były dwie osoby nie, na tym Discordzie, którym się nie podobało. I uciekła. No, jedna to ta, co założyła ten lobby teraz. Jemu się nie podoba GT3 jechać. A druga osoba nie wiem, która była. Mentos. No, Mentos. Jemu, on był strasznie ten, na nie. On tam to właśnie też zrobili, żeby Falconami się przestrzegać tam, czy nie? Jakby taki na... Są taką grupę. To czwarte, żeby był wyścig. Nie, ja tam się tam nie, dopisałem do nich, bo lubię Falcona. To nie przeszkadza, wiesz, że ten... Nie, no przecież to ty. Ja napisałem, że w poniedziałku tutaj mam z wami tutaj wyścig i tu się trzymam docelowo, czy nie? A zazwyczaj mam czas, ale jak nie wyjdzie też w planie, to nie będę po prostu, czy nie? To no. Wszystko zależy. Ale fajnie, bo na przykład ja lubię Forda Falcona, takie jakieś mocniejsze skurdesyny, jak to ostatnio niekulturalnie nazwałem. A tutaj nie każdy takiego łapotwora lubi, bo no to są ciężkie samochody, tak? Kurde, stary V8. Wiesz co? Bardziej wolę tego niż tego Mietka. Tam go bardziej czuję, jak gada. Dobra, panowie, ja uciekam. Na razie. Bo dzisiaj czasu, że tak powiem, nie ma. Będę jutro, co? Le Mans? No, musimy trenować, czy w piątek już wyścig jest. Kiedy jest Le Mans? Piątek teraz? Piątek, no. Ja na wiele nie wiem, czy mam to auto w garażu, muszę to odpalić, kurde, to gra turismo. Znaczy nie, bo no. Ja tam Le Mans akurat to znam, to tam znam go bardzo dobrze, ale tego samochodu w ogóle nie... Będzie ciężki wyścig. Czemu? A to właśnie myślimy, że to ma coś tam kurwa chodzi. Na ostatniej siekanie może stać policja, to uważajcie z radarem. Z uszarką kurwa, tak. Ostatnio stali. Ostatnio no. No wiem, było to auto tam. Dobra panie. Nara. Bawcie się dobrze. Siema, siema. Dobrze, do jutra. Eja. Ale tam jakieś będą ustawienia jakieś inne, czy coś tam trzeba poustawiać w tym Revan, w tym Gran Turismo? Trzeba poustawiać ten, równowagę. A. Dokładnie. Tak, no to tam, a nie ustawicie pokoju, że ten... Nie da się z różnych samochodami, rozumiesz? Aha, jakby bo jest było jedno tam, auto, rozumiem, dobra. Było jedno auto, to się da. A w Le Mans jest tak. Ustawicie tam coś? Już ci mówię w Le Mans. No wszystko jest w kanale Le Mans napisane. Aha, no nie miałem czasu, wiesz, bo pan dzisiaj do roboty. Ale poczekaj, ty nie jesteś zapisany do Le Mans. Ja nie, kurde, to ty no, nie jesteś. Jak wylosowałem kurwa tego przecież, to Mazda mi się pisaliście. To było losowanie, wylosowaliście. A nie, jesteś, tak, Mazda, dobra, dobrze, Mazda. Mazda. Kurde, pierwsze miejsce, a ja się nie widziałem, może dlatego właśnie, że jesteś na tym. No, i to jest tak, no. Tu jest pokazane moce i waga, jak ustawić. Kwalifikacje 10 minut, wyścig 1,5 godziny. Dobrze będzie. Fuh, to będzie ciężki wyścig. Opony, paliwa, obowiązek użycia miękkich i średnich chyba. Równowaga właśnie włączona. No, to będzie dobry wyścig. Czyli muszę jechać na takich i na takich oponach, tak? Tak, nie są w Gran Turismo w tych różnych daily czy tam w FBI. Tak. Mhm. A też nie miałem czasu tego czytać, bo tego jest tak dużo, a też mówię, no mam też trochę te obowiązki. Tego jest dużo teraz, bo jest, wiesz, stara i nowa liga. Jak stara się skończy, to już Discord będzie troszeczkę bardziej mniej. I tak staram się trzymać na tym Discordzie w miarę porządek i robić ikony czy różnych tych, żeby wiadomo co do czego. Nie, ale fajnie to ogarnia, to naprawdę bardzo fajnie. No, tak, i... Bez dzięki w ogóle do Marek XP, bo to jest kupa roboty, a jednak myśmy mieli na ten serwer Basica, wiesz, tam z chłopakami tam. No. Kurwa, nie, zamiast... wiesz, ja już miałem chyba 6 serwerów Basica kiedyś, także... Ale do czego chcesz, myśmy mieli pierwszy i też byłem jeden z adminem i tych ludzi pytania i narzekania, mój ty panie. Ile głów, tyle od historii, opowieści, próbuj kurde na rzeczy. Tak, oj, tak, straszna tak, sprawa. A nie, to jest inaczej. Daisy chyba bardziej taką skurwiającą bronią, tak.
Tutaj ale nie ty wiedziałeś, ty słyszałeś, że wychodzi Hell the Lost? Teraz 10 października, panie szanowny. Nie wiem, czy wiesz, co to jest. Nie wiem, co to jest nawet. Symulator, drugie woli się to taki kurwa symulator z PC-ta, w pieca to wypuszczają. A teraz dużo gier wychodzi, ja nie mam czasu na gry. Gram sobie w No Man's Sky, bo jest bardzo relaksująca gra w kosmosie. To na VR-ze też jest, nie? Tak, jest zajebista, na PS4 to jest po prostu 4K, 60 klatek jest prześwicie. Tam jest 4K i 60 klatek na PS4? Ło, kurde. No. To czemu innych gier tak nie wypuszczają? Przecież skoro tą konsolę uciąga jak chce. No. Mi się nie chce pracować, kurde. I ten. A po drugie czekam na DayZ teraz patcha nowego. Ja. Wiesz co, ja sobie założyłem aplikację na próbę GeForce Now, bo ja nie mam kompa, co nie jest? I to jest taka aplikacja, gdzie się logujesz i grasz w chmurze. No to jak powiem, odpaliłem American Fracka, to na wszystko na ultra poleciało. No. I kumpel mi tam właśnie dał tego, dał mi w prezencie Skum, taka gra. To DayZ to się przy tym kryje, stary. Obczaj sobie, to masz taka, z tego co pamiętam. Ja wiem jaka to jest gra. A wiesz, no powiem ci, że koza. Nie mam czasu nawet ten już nie gram FIA w ogóle w GTS-ie, bo nie mam czasu wreszcie. Albo się przyłożyć do treningów do ligi, albo nie, bo tak to. No ja też ja miałem turnik może tak już całkowicie. Wolę się skupić na Project Carsie, ACC wyjdzie w lutym ten update. Nie, ja lubię Gran Turismo, bo jest fajny wyścig, jest przeważnie fajna powtórka, też jest fajnie można obejrzeć. To mi się podoba. Nie mówię, że nie jest fajny. Ogólnie, nie? Jest ogólnie dostępny wszędzie, także to jest akurat fajne. Ale nie na przykład tak, żeby grać, wiesz, Nation Cup i w środę i potem w sobotę, kurde, FIA i do treningi jeszcze za dużo już, nie? Wolę się skupić na tym, gdzie mam jechać, niż na jakichś pierdołach. No to FIA i to tak naprawdę to nie jest niczego niepotrzebnym. 2.25, kurde. Ale ja też tego toru nie znam, co ty? Zero. Widzisz, masz pamięć fotograficzną. Taki czas wykręcić, powiem ci, to nie jest, wiesz, byle co. No, powiem wam, że tam to do nas dołączyła Markusia, ona jest to zaraz. Stary, ona nas tak będzie biła. No i fajnie. No, dziewczyna naprawdę, to jest taka, no kozara jest po prostu, naprawdę mega laska ogarnięta. Jedna z takimi, kurde, była na trzecim, bo na drugim, którzy mietkami śmigali. Udało mi się ją tam ogarnąć, ale to na płucę miałem po prostu. Ale ona mega dobra. A tam żona audytor mnie zbiła, bo to w GTX cały czas. Fajnie, że też dołączają ludzie na poziomie wysokim, bo można będzie się uczyć, tak, od lepszych. Ale nie, jak ten Hell the Lost, to kurde, muszę to ogarnąć. To co na to pieniądze brać, kurde, to jeszcze. Bo dzisiaj byłem w robocie pierwsza za 2 miesięcy, na 1 dzień. No, tak kurwa, idziesz do tej roboty, ja w motoryzacji pracuję, wiesz, i na branża motoryzacyjna została bardzo pozytywna. Przepraszam, jedziesz, no i to minuli, tak, to zbudowanie ceny elektroniki, spożywa, to wszystko i... Straszny u nas zakład. Przez 14 lat pracuję, powiem wam, i że nigdy takiej sytuacji. Były jakieś kryzysy, ale to tak jak teraz, to nigdy nie było. Opłacą nam 80%, ale to wiesz, też nie będą płacić chyba pół roku, żebym w domu siedział. Na konsoli grał. Gdzie ty jesteś angro w ogóle? To pracuję w tym, w Magnet Marelli, wiesz? Aha. I tutaj u nas, na środku, w Sosnowcu, wiesz? Jest fabryka. A gdzie mieszkasz? O, chodzi do tam tego, do Legendy tam jeździmy. Mamy 17 minut, do tej Legendy to w Poznowie właśnie. To jest
Dobra, Katowice, tam jest chyba takie rondo, to jest Katowice, Chorzów i Ruda. I Siemianowice Śląskie. Na jednym rondzie trzy miasta, tak? To to jest niedaleko bodajże. No i wiesz, no, Marienki Marelli się nazywało przez, nie wiem, 30 lat. Teraz to w zeszłym roku, czy dwa lata temu sprzedali to Włosi i kupił nas koncern amerykańsko-japoński, nazywa się Marelli Cosmowy. Ale jedyny twój, to nie? Tylko to w niej prosił właściciel. My produkujemy lampy i reflektory do samochodu. I wiadomo, lampa tył, reflektory tył. 40. Te kerby no są straszne tutaj w tej grze. Nie ma, tu na kerba stary najedziesz, to jest już chyba amon w pacierzu. Ty naprawdę... przecież te dwa, to tylko na kerbie ty byś wpadał, a nie idzie. Te trzy tak samo, te cztery kerby też są idealne do tego, do właśnie do kerbowania, a tutaj to widzę, że... No czasami da się przejść w tym kerbie, ale czasami, a tutaj jest w większości tak, że już czuję jak koło mi wchodzi, to już po kierownikach mi czepię dupą. Ja nie znam w ogóle tej trasy, to jest coś po prostu... Ale fajny projektor, kurwa, zajebisty. A potem może szybko jak poznasz trasę, to i samochód wie, na kim biegu, na kim zakąt podziała. Najważniejsze to jest poznać trasę tej. Reszta to tam... Auto to już wiesz... To już bóda jest, ale mówię... sukcesu, nie? Poznasz trasę, to wiesz, ten zakręt, dobra, tutaj zapierdala na trójkę, na czwórkę, to redukuje do dwójki, no to już pójdzie wszystko. Ale ja właśnie chciałem, żebyśmy uczyli tego Forda Falcona, naprawdę, jest przekoza ten Ford Falcon. Jest zajebisty. Jechałem sobie z Mentosem, z Marcusią i z tymi Falconami. Nawet ta liga, co zrobili teraz, to parę rund, chyba 6 czy 7 rund, to będzie właśnie na Fordzie Falconie. Powiem, polecam. A wczoraj jak poszła Atyna, co to? Kto tam wygrał? No widziałem niedziela, bo oglądałem kurwa. Tak czekałem na środę dwie, co coś tak zajmałem. Prawo no, on jest dobry. Kurde, poprosiłem się o 6 sekund też. W sumie taka walka właśnie jest najważniejsza w takim wyścigu. Tak, no. Też teraz wypiłem, widzisz, kurde, że ten gaz nie odpuściłem całkowicie i... Tam się ze ślimaczkiem trochę pobiłem z laki. No mnie wczoraj ślimak dwa razy pobił się, stuknął mnie. I w sumie żeśmy to przegadali, niby to był incydent wyścigowy. Zdarza się tak. Ale... Słuchaj, no jak komuś coś zdarzy, a widzisz, to nie było wdzięki po chamsku, no to... Nie, no to tak na razie to nie mam, nie mamy takiego zachowania jeszcze, żeby coś takiego było. O kurde, może wyprzedziłeś mnie. Sekundy. Mam na 2 sekundy do przodu na ekranie teraz. Major Kurpisz. Kto ma mnie dołączyć tutaj do nas? Ten Mietek fajnie chodzi, ale widok z kasku jest tragiczny w tym samochodzie. Wolę z kierownicy na przykład. A to może chodzi o te kierownicy, co 248, to co przejałeś ją? To jest 150. Jak to jest? Zamiennik to jest 150. Czy to jest lepsze, ta 248 czy T300? T300. Poważnie T300 jest lepsza? No, pewnie, że tak. Oni wypuścili to jaką taką
zabawkę, która rywalizuje z Logitechem, tym nowym 293 albo coś takiego. No, no wiem, ona jest na trybie i na pasku. Ona ma, dlatego jest nawet właśnie hybrydowa. Ale ogólnie jest gorsza od T300. Nie ta liga. A te 500 czym się różni od T300? Nie wiem, pamiętam. Lepsza jest czy nie? Nie wiem czy T500 jest w ogóle pod PlayStation, nie? Aha. Bo ona jest chyba ta TX500. I też ten ona jest na PC i Xbox. Aha, ale generalnie ten nowy Taskmaster, ten 2.4.8, że się nie opłaca. Bo ja tam dzwoniłem do nikomu, to jest za 1600, a T300 jest za... Chyba, że masz nie wiem co. Kierownicę firmy Corby. Z 2000 roku. No nie, mam G29, nie? Ej, koniec za ten, to robimy wyścig jakieś? Czy kwalifikacje teraz? No daj wyścig. Nie, nie dostałem tu nic. No to mam tu zostawić. Aha, ja myślę, że taka, bo tak ją zachwalają na lecie, jak tam kurde, mogę na jakiś kurde... Nie. Ona jest fajna dla... i jest droga jak na swoją cenę. Ona kosztuje prawie 300 funtów. Na polskie kosztuje mnie 1600, bo ja tam się pytałem w sklepie. Ona jest bardzo droga. No 1500 kosztuje 300. 1200 promocji tam nie była. Nie, widziałem. Na razie jestem bez kasy, więc gdyby nie ta robota, bym miał normalnie. Sam tam sobie pewnie sprawił, kurwa, ale teraz sam nie wiem, jak kurwa to będzie. Co ja mam teraz robić tutaj? Oczekiwanie, tak? Mam nie wciskać, wrócić do centrali. Nic. Kurwa, 2.38 mam i napierdolę. A, żeby się popisał. No ale spoko. No to domyślcie, że się nie opłaca, to dobrze wiedzieć. No ja śmiałem się pytać ostatnio. To jest twoja ta ranga, czy nie? Mhm. Ja mam 500, ja jeszcze nie mam nic. 1500. Ale ty nawet mówisz, że to się lepiej tą T300 opłaca, bo przecież do T300 możesz koło zmienić, tak? T300 GT oczywiście, RS, nie? Gran Turismo Edition, to tam się nie, to z tym z tymi pedałami lepszymi. A, ale jest taka, czy chciałem o sobie oczywiście, że tak. Tylko i wyłącznie, no, T300 RS GT. Inne się nie opłaca kupować, bo ma chujowe pedały. T300 RS GT. No. Ja miałem T300... Kiedyś, ale Gran Turismo Edition właśnie. No to tak, ale to nic nie daje. Musi być RS. Bo ona była z tym logią, ale pedały były takie zwykłe właśnie, takie coś jak niedzielne. No, musisz mieć potrójne pedały, te THE8, coś tam. A, to pewnie w chuj droższe, bo te pedały są mega kurwa... No ale te pedały możesz sobie wymienić z czasem, prawda? Też. Ile te pedały kosztują? Nowe? Nie wiem. A jest taki w ogóle pakiet, jest taki pakiet w ogóle, żeby kupić ten? Jest taki pakiet do kupienia z tymi pedałami? No, można dokupić, ale wiesz, jak kupujesz raz, to lepiej kupić raz, nie? Szczególnie jak mam na promocji. Zapomniałem, ma się ruszyć tej rzeczy. Druga pozycja, ale nie na długo. Dlaczego są tu przejebane, kurwa? O, już chyba poczułem trochę, kurwa.
O, już poszedł. Ma taką maskę zieloną. Nie wiem, gdzie się znajduje, bo nie zabrało. O, kolego, kurde, blisko by tam było, nie. Dziękuję, dziękuję, że mnie nie walnąłeś, bo... Teraz ja. No tak, to jest właśnie nie jest na trasie. Spokojnie, spokojnie nie dał. Ja wiesz, to on panuje nad sobą, chyba. No i teraz... Wygrał. Wojna, kurde. Ajajajajajaj. O kurde, ale przestrzeliłem na zachód. Wow. Ale kapitan, a żeś kurde przejechał? No, wiesz co, na jedynkę rzuciłem niepotrzebnie. Wcisnąłem gaz. Wiedział, czemu jest zawsze jak pijedzę? Poczekam na ciebie, hopren! Zawsze tak jest, jak ty, mijamy siebie, ja ciebie wezmę, zawsze tak jest. Dobra, ja się dwa razy uśmiechnę. I za chwilę lecę za tobą, kurde. Dobra. To muszę was gonić. To jest dobrze, bo wyleciałem, ale w miarę. Jestem ciekaw tego Dejzika, czy to poprawi też tą grę. Czy wniesie no coś... ja co, ja muszę wypróbować też świeżych FPS-ów, nie? To naprawdę jest... świeżości, jestem ciekaw, kurde, bo... Bez tego to nie ma szans tak gra, no naprawdę. Jak to nie będzie chodziło, chociaż... Ciut lepiej, to na to liczą. 60 FPS-ów, to musi być co? Teraz ile? 30 było? No, maksymalnie. Na piątce mówię, nie? Na piątce, no. Bo na czwórce to nie wiem, 20 kurwa chyba. No, czasami nawet to nie. No weź kurde stary gdzieś na czarno, żeby miasto do elektro czy coś. No tak, ale to i tak chyba...
FPS-y swoją drogą, a problemy z teksturami to swoją drogą, wiesz? To optymalizacja kijowa mi się wydaje, czy nie? Ale wiem, że jestem ciekaw tych wyścigów, co będzie w PT2 tych drużynowych. To jest naprawdę fajna sprawa. No właśnie, ja też jestem bardzo. Mi się ten pomysł podobał od samego początku i tak właśnie z Mikiem rozmawialiśmy i tak trochę taki byliśmy tacy, wiesz, może jednak się nie tego, ale z drugiej strony mówiliśmy tutaj, wiesz co, nasza liga, nasze zasady. No tak, no komuś... Bo tak to kurde, komuś pytać się 300 osób, to kto coś chce, to przecież to nigdy by nie było jakiegoś ładu i składu, nie? Słuchaj, ważne, że cokolwiek wymyślacie, bo tak naprawdę mogłoby nic nie być, tak? A szczególnie, że Project Cars nie ma ligi polskiej, nawet nie ma Facebooka polskiego Project Cars. To jest najlepsze. To nie jest gra bardzo popularna w Polsce. Nie, w Polsce jest słabo nawet popularna. Jest nawet niepopularna. Angole bardziej chyba tam za tym się jarają. Wy w ogóle gracze na PC2 tutaj wszyscy grają AC to Corsa i co innego. Żadnego gracza nie spotkałem, który przyszedł po prostu tylko na tą grę. Oprócz tych hangar, który ty tutaj ściągnęłeś, nie? Reszta jest multigrowa. Tak jakby. Tak wiesz, szukałem Facebooka, PC2, wiesz, w Polsce i nie ma żadnego takiego forum albo coś takiego. Na który można było się ogłosić na pewno, nie? A na to tak grałem jeszcze to, czy też jest taka bardziej niszowa, bo nawet nie widać nic. A to te chyba zdominowało ten rynek, Assetto Corsa... iRacing. No, Assetto Corsa ma 6 milionów graczy, nie? 16 milionów graczy ma. To jest dosyć sporo. Cześć, Major. Cześć, Major. Znaczy? A to zaraz, bo idziemy wyścig teraz. Tak. Połowa wyścigu. Nie wiem. No, to dajemy do Benzomanii. Nie, no nie do piątki. Piątek jest Le Mans, DPS. No jedziemy Project Cars. Tak dla odmiany, wiecie, bo już tak trenujemy to wszystko i jace i te, na tego mało jeździmy, także to jest jakiś plan. Może zrobimy coś takiego na ten... Na czwartego. No jeszcze kasa, no. No ale wymagające, kurde, samochód, więc... To wymagające też. Ja to powiedziałem, to się zamieszmieli, ja powiedziałem, że to są takie dwa bieguny magnesowe. Sam mietek i ten tor. Się odpychają. Dokładnie. Możecie obserwować. Nie wiem, jak to jest w tej grze. Należy chyba... Ale nie, to jest prywatne. Prywatne jest. Na zaproszenie czy nie. Jak się opony rozwijają, to nawet idzie. Nawet. No już piąty okrążenie z 7, panowie, to jest chwila. Jakieś 6-7 minut. To ja was dogoniłem z powrotem po moim spinie na końcu. Już widzę na prostej. Nie wiem, jakie kółko robię, nie wiem, gdzie to jest napisane. Nie mam tego guziku do zmiany daszu, wiecie? To jest tak specjalne, muszę sobie wyglądać.
To jest strzałka w lewo, no ja mam tam bynajmniej. Ja mam go zostawiany. A ja mam, wstawiłem sobie, wiesz, najważniejsze rzeczy, pit limiter jakiś pierdowy, nie? Ja też, nie wiem gdzie mam. I kurwa się wyjebałem. Ja mam pit limiter do R2. Ja to z legatorem tak zrobowałem. Ja też muszę, tylko że nie mam jej ustawionej. Ona jeszcze nie przyszła, kurwa, to jest, moda zamówiła mi w piątek. A kurwa, spadza paczki chuj nie zarejestrował, kutas jebany, kurwa. Klawiaturki, kurwa, numerycznej, spadał pierdolony, kurwa. No, tanie jest drogo, jak to się mówi. Nie no, ja, dlatego ja lubię kupować wszystko w sklepie bez kitu. A tak naprawdę ja lubię wszystko, ja wszystko lubię dotknąć, zanim kupię, wiecie? Nie lubię kupować ale czegoś... Ale klawiaturkę numeryczną, to już mówię, odpiszę sobie, wiesz. Ja muszę, wiesz, nawet tą klawiaturkę numeryczną, co kupiłem w tym, w Karys, tylko raz będziesz wiedział, nie? To musiałem pojechać, żeby zobaczyć, czy mi pasuje, wiesz, ogólnie. Ja nie mam gdzie pojechać, więc kurwa, tak inaczej muszę wyglądać to kurwa, tam, bo mnie nic nie ma, kurwa. Medale dziwię, gdzie to tym numerem lepsze, to proszę się zgromadzić, kurwa, bo to jest, nieprawda to. Gdzie ty mieszkasz? Kurwa, w Połczynie, kurwa, w tym panu się zdało, bo na kolejce, to będzie coś tam razy nie jest. No to kurde, otwiera jakiś większy sklep. No właśnie jestem fenomenem dla mnie, to jest to się utrzymało. A ty tego fajnie rozumiesz, w Szczecinie mam, bo tu jest faktycznie tam... No to właśnie to kurde, nie spinę, kurde. Przed ostatni zakręt i ostatni zakręt mnie najbardziej wkurwia. Ja. Nie, te szybkie są w miarę dla mnie. Ale ostatni zakręt nie przez ostatni, nie? Nie tak znowu. Dałeś slipa, wlezę prosto na ciebie. A tu jeszcze jedno, panie, ty uważaj, zakręt śmierci jest. No, tam będzie jazda na zakrętach. Tak, 4 koła i ten, i silnik, no. Dokładnie o tym mówię. No, a ten Monza Historic, tak? O tym mówicie? Tak. A tam na manualu pełnym jeździmy? Sprzęt, bo kurde... Shifter, czy tam jak to ma, no to... Jak ktoś woli, nie? Ja nie, akurat nie mam shifter. Miki jeździł shifterem na którymś wyścigu na AC. Jeździł, pamiętam. Takim tym, bez dachu jeździliśmy takim gównem, nie wiem co nazywało. Nie mam garek, chyba jest z lewej, nie? Tak. Ja mam guzik taki, patrzę się do przodu, do tyłu, nie? O, ale przewaliłem ten zakręt. A to ja sobie sprzęgłem pomagam, wiesz? Aha. Też nie ukrywam, bo jak mi za wolno, no staram się sprzęgłać mi... A tak teraz na przykład, o... O, przepraszam. Spoko. Tak, teraz, patrzcie. Ale to, Ninjalku, to ty na mnie tu wjechałeś, powiem ci. Ty wjechałeś na moją trajektorię lotu. Ja byłem z przodu. Tak... A no jak zwykle wytłumaczenie, ja byłem w przodu. O, ty nie wierzę w to po prostu, nie wierzę. Więc to jak mi redukuje... Ja ci nie mogę wjechać na swoją trajektorię z przodu, toru, jak ja byłem z przodu. A o deszach byłeś z przodu, to jest to powiem. No... Chodź, no, czekam na ciebie, zobacz.
Na przykład jak ruszam, wyredukuję na dwójkę, jest tam niskie obroty, to wciskam sprzęgło i strzelam normalnie z niego, wiesz? A, no podnosisz tego. Chłopie, no tylko, że trzeba uważać, bo... No... Da się go, powiem ci, że jak jest zamulony za bardzo, zredukujesz. Jakiego haba? Ale on nie działa plus 10. Nie, to nie działa. Nie? Nie. Namówiłeś? To na PC-cie, tak, na PC-cie działa, bo masz kurde pod USB-sy, podłączasz różne urządzenia i sterowniki do tego. To jest cała filozofia tego. Na PC-cie nie ma takiego. No nie, ja starałem się zapraszać na PC-cie, bo jestem tam wyświetlam, kurwa, na USB-a, kurwa, biegu i obrotu. A to nie, słuchaj, Livar. Thrustmaster ma dokładkę do T300 zegary. I rew... I ten ma. I wiesz, gdzie jest kabel? Nie zgadniesz. Jakbyś sobie otworzył swoją bazę, zdjął kierownicę, zdjął to kółko okrągłe, plastikowe, to pod tym jest kabelek, właśnie wystaje do tego. Kurwa, bo ja już nie mam wejść, ty chyba. Bo to, ale to nie jest USB właśnie, to nie jest, to jest ten. To jest właśnie dokładka Thrustmastera. Pod kierownicę z wyświetlaczem i tam właśnie jest te trzy kabelki wiszą. Jak chcesz na przykład do formuły zapiąć czy coś. Dokładnie. To po PlayStation nie zrobisz nic innego oprócz tego, co jest standardowo w zestawie. No tylko tam co, no hydrołapa jedynie i te dedykowane wiszą. Hydrołapy też nie podłączysz. No to PlayStation taką, tą Sparko, kurwa, 300 za 1000, kurwa, 900. Znaczy to chyba... A, bo ona jest razem z sekwencją biegów, z czyniobiegów, nie? Może być zamienny, to jest tak, dwa w jednym, tak, chyba. Tak. Ale to też... To ja już na twoim miejscu, Livar, wiesz, co bym sobie zrobił? Jak chcesz mieć hydrołapę fajną albo biegi, to kupisz sobie normalnie Thrustmaster lewarek, do tego kupujesz wydrukowane na drukarce taki, kurde, kapsulkę na górę i na czwartym biegu masz, kurde, ręczny. No, nie, no, muszę i masz na gumki recepturki, żeby ci, kurde, wciągało do przodu, nie? To już by się ogarnęło. No, ale nie, no, finalnie, wiesz, płacę teraz te pedały, to właśnie chcę tą H ugryzę, podejrzewam, jak nie będzie drożeć, no to ugryzę gdzieś w międzyczasie i może używka jakoś się uda znaleźć i potem jak spłacę pedały, to zapierdolę tą Sparko też jako ręczny, nie? I to będzie koniec chyba, jeżeli chodzi o ten kokpit, no i potem już wiadomo, bo chyba zbierał na takie numery i podbudowę drugiego już takiego, kurwa. 2, 3, 4 okrążenie miałem najlepsze. Finalnego. Zapisz powtórkę, dobra, jak to się zrobi? Tak. No dajesz na szałką w lewo na zapisz powtórkę i sam za później ci zapiszę. Pójdzie ci komunikat, że jest zapisane w galerii, wiesz, zdjęć i filmów. Tak, i pokazała mi, że mogę obejrzeć. No to już masz, potem sobie, jak będziesz w menu głównym, to tam sobie przechodzisz w prawo i masz twoją zakupę.